Cześć, witam Was na kanale Tylko Kino, gdzie recenzujemy najciekawsze premiery kinowe ostatniego tygodnia. Dziś przygotowaliśmy dla Was recenzję najnowszego filmu Paolo Sorrentino pod tytułem Młodość. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie zostańcie z nami, by dowiedzieć się, czy warto. Pierwsze, na co zwrócicie uwagę oglądając plakat Młodości, to poza piękną nagą kobietą nazwiska aktorów, których ujrzymy na ekranie. A są to Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano oraz Jane Fonda. Innymi słowy, lepiej być nie może. Do you know who composed that piece that you're practicing? No. Who? Me. You will not be bored because I have arranged the full service for you. You're going to have a massage, a sauna, checkups with the doctor every single day. My age, getting in shape is merely a waste of time. Fred oraz Mick to starzy przyjaciele dobijający do 80. Spotykają się jak co roku w pewnym hotelu pod Alpami, gdzie wraz z innymi, głównie mocno posuniętymi w wieku pensjonariuszami, oddają się wspominaniu przeszłości, narzekaniu na teraźniejszość i niepewnemu myśleniu o kolejnych dniach ich życia. Fred to emerytowany kompozytor, autor niezwykłych utworów, którego na specjalny koncert zaprasza sama królowa brytyjska. Mick to natomiast genialny reżyser, który jednak swoje najlepsze lata jako twórca ma już za sobą. Mimo to pracuje nad swoim ostatnim, największym w dorobku filmem. Did you take a piss today? Four drops. You? The same. More or less. More? Or less? Less. It must be a very good place to relax. It's only a place to relax. Wszystko to brzmi jak film o starych ludziach, którzy narzekają na swój wiek i rozmawiają o tym, ile oddali danego dnia moczu. Jest w tym odrobina prawdy. Nie zmienia to jednak faktu, że to film o wiele szerszej gamie wątków. I read on Wikipedia that you hung out with Stravinsky for a while when you were young. Yes, I did. Don't you miss your work? I miss my wife. You didn't know the first thing about my mother. She loved you and so she forgave you. No matter what happened, she still wanted to be with you. W tle opowieści rozgrywa się dramat córki kompozytora, smutny żywot byłego piłkarza, twórczy rozpad młodego, zmęczonego życiem aktora znanego tylko z jednej roli oraz wiele innych, mniejszych lub większych opowieści ludzi, którzy zdają się być więźniami własnej apatii. That's bullshit. Emotions are all we've got. Film ma niezwykły, nieuchwytny klimat, w który zanurzamy się wraz z bohaterami. Ich rozterki nie są może niezwykle skomplikowane, ale właśnie dzięki temu, że są bliskie i ludzkie, tak łatwo dajemy się ponieść historii, w której nie brakuje zresztą szczypty komedii. Specyficzny montaż obrazu potrafi początkowo lekko irytować czy wręcz wprowadzać chaos w odbieraniu filmu, ale szybko przyzwyczajamy się do tego nietypowego prowadzenia narracji. Całość dopełnia świetna muzyka Davida Langa oraz gościnne występy muzyków. Are you still directing or composing, maestro? No, I'm retired. Well, I'm sure you've not forgotten how it's done. No. I haven't forgotten how it's done. Młodość to historia nie tylko dla naszych dziadków, wręcz przeciwnie. To film dla każdego, bo prędzej czy później wszystkich z nas spotkają emocje, które towarzyszą bohaterom obrazu. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych filmów tego roku, dlatego otrzymuje ode mnie mocne 9 gwiazdek i bardzo serdecznie zapraszam Was do kina. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana kina trudniejszego i wymagającego. Jaki film chcielibyście, abyśmy zrecenzowali w kolejnym odcinku? Dajcie znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli oczywiście podobała Wam się recenzja. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych, koniecznie zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się niebawem. Cześć!